Zacznijmy od takiego jednego otwartego pytania. Na czym tak naprawdę nam w życiu zależy? Czy chcemy być szczęśliwi? Chcemy mieć fajne rzeczy? Chcemy mieć fajną pogodę? Każdy z nas ma inną definicję szczęścia. Niektórzy chcą sukcesu, ktoś może czuć taką potrzebę samotności i czuć się szczęśliwy tylko w samotności. Ktoś może czuć się szczęśliwy tylko gdy tworzy, ktoś gdy jest w obecności innych, gdy czuje tą uwagę. Jest tyle rzeczy, które można w życiu robić. W zasadzie to każdą jedną rzecz można robić na nieskończoność sposobów i każde jedno doświadczenie w naszym życiu jest nowe, jest unikatowe. Nawet jeżeli wydaje nam się, że niektóre rzeczy się powtarzają, czy my coś powtarzamy, to tak naprawdę nie ma żadnych powtórek. Wszystko jest jednorazowe. Życie jest jednorazowe. Myślę, że wszyscy na co dzień czują to poczucie przemijania, że wszystko przemija. I to w zasadzie bardzo szybko. Nawet gdy ćwiczy się uważność, jest się w chwili obecnej, tak w pełni, to czuć wieczność tej teraźniejszości. To czuć. Jesteś tą wiecznością. Jesteś wiecznością teraźniejszości, której doświadczasz. Jesteś życiem zatopionym w wieczności, które wyraża się poprzez teraźniejszość i kończy na twojej własnej obecności, na twoim byciu. Czasami mam takie poczucie, że współczesny świat trochę tak jakby za czymś goni, za czymś dąży, ale tak na dobrą sprawę nie wie za czym. Tak jakby każdy był skupiony na jakimś celu, osobistym celu, osobistych pragnieniach. I ludzie raczej dążą do tego, żeby tego nie kwestionować, żeby nie kwestionować swoich motywacji, swoich celów czy pragnień. Bo to wątpienie w siebie, tak? Wątpienie w swoje motywacje uznawane jest za słabość, za coś niepożądanego, jak kwestionujemy swoje przekonania, kwestionujemy swoją pewność siebie, kwestionujemy siebie tak naprawdę. Myślę, że nikt w życiu tak naprawdę nie uniknie wątpliwości. Nie da się uniknąć wątpliwości. Też można żyć w czystej świadomości i to nie jest coś nieosiągalnego dla ludzi. Chociaż wiecie, czasami ludzie mi piszą czy opowiadają, że doświadczają tych stanów jedności, ale one przemijają, że potem nie jest już tak fajnie. Ja myślę, że to jest taki normalny etap. Na początku jest to takie bardzo przytłaczające, ta jedność. Potem jest taki etap samostabilizacji i też trzeba wrócić do doświadczenia uwarunkowań między ludźmi i nauczyć się w nich żyć, z nimi żyć. I myślę, że to jest najtrudniejsze chyba. Na tym etapie często przychodzą doły egzystencjalne, tak? Czy to poczucie niedoskonałości natury ludzkiej. Czy można też dostrzec fanatyzm ludzi, tak? Czy nawet tą taką irracjonalność dążenia za pewnością dla samej pewności. Ja uważam to za strasznie skrajnie irracjonalne i nieodpowiedzialne, jeżeli chodzi o ludzi.
bo jest to obarczone piętnem niepewności i braku poczucia bezpieczeństwa, gdy ludzie tak ślepo za czymś goją. Niektóre rzeczy w życiu, a w zasadzie to nawet wszystkie, można to przeciągnąć dosyć ekstremalnie. Trzeba, albo można, nie ma znaczenia jakiego słowa tu użyjemy, robić tylko dla samego robienia ich. Jak twórczość, jak miłość, kochanie, malowanie obrazów, pisanie wierszy, mycie naczyń, uprawianie sportu. Naprawdę myślę, że głębokie szczęście w życiu pochodzi z takiej umiejętności robienia czegoś dla samego robienia tego, bez oczekiwania czegokolwiek. Ten nasz neurotyczny, kompulsywny perfekcjonizm, to nasze ciągłe, natarczywe poczucie takiego napięcia, takiego przymusu, żeby coś ciągle zmieniać czy naprawiać. To jest tak, jakby była w nas wszystkich jakaś część naszego umysłu, która odpowiada za kontrolę i nadzór. I nie chodzi o to, że ta część jest zła i należy się jej wyzbyć, bo my się jej nigdy nie wyzbyjemy. Tylko myk polega na tym, żeby ona sama w sobie nie przyćmiła nam całego życia, żeby nie przyćmiła nam całej istoty życia. Bo to jest ta część nas, która boli, tak? Ciało bolące, ta część boląca, ta, która jest wrażliwa, którą coś boli, która musi dbać o nas, która dąży za przetrwaniem. Nie ma niczego złego w tym, żeby zadbać o te potrzeby, tak? Myślę, że to jest ważne w życiu, żeby ich nie pomijać, szczególnie na ścieżce duchowej, żeby nie racjonalizować, nie zaprzeczać, nie usuwać potrzeb życia. Tylko myślę, że chodzi o to, żeby ta część nas jakby tak nie przygniotła, nie zniewoliła. To jest trudne w wytłumaczeniu, bo myślę, że najlepiej jest to zrozumieć poprzez praktykę medytacji, uważności i obserwacji siebie i dostrzeżenia tego, jak działa umysł, jak funkcjonuje nasz umysł, jak twój umysł funkcjonuje. Jak zmienia myśli, zmienia swój kształt, za czymś dąży, coś mu nie pasuje, tak zmienia swoją formę ciągle. Wiecie, tak na dobrą sprawę nigdy w swoim życiu nie myślałem o tym, że całe moje życie, cały kierunek mojego życia zejdzie właśnie na ten tor kontemplacji i przekazywania swoich własnych insightów. Chociaż całe moje życie miałem taką naturę dosyć samotnika. Przebywałem bardzo dużo w samotności i od samego dziecka kontemplowałem i myślałem nad tematami egzystencjalnymi. Od samego dziecka miałem to głębokie poczucie przemijalności życia, że raz są pozytywne doświadczenia, a potem przychodzą negatywne. Bardzo byłem tego świadomy, bardzo byłem na to wyczulony. I myślę, że w dzisiejszym świecie takiego pędu i przyspieszania, takiego trochę zagłuszania siebie, bo strasznie zagłuszamy siebie przez ten pęd. Wiecie, alkohol, papierosy, stymulanty, ciągłe rozpraszanie uwagi przez social media, brak zdolności do utrzymania koncentracji na robieniu jednej rzeczy na raz, czy ciągłe gloryfikowanie poczucia wielkości, tak, że musisz być lepszy, musisz być lepszy, musisz być lepszy od innych, musisz pokazać. To
samo w sobie zbudowało jakiś model naszego stylu życia współczesnego. I wiecie, modele stylu życia się zmieniają. Zmieniały się na przestrzeni lat. Inaczej było za komuny, tak? Inaczej było przed komuną, w czasie wojny, przed wojnami też jeszcze było inaczej. Po komunie jeszcze było inaczej, tak? Teraz mamy XXI wiek. Możecie poszukać informacji na temat pokolenia X, Y, Z, tak? Milenialsi, tam są te różne kategorie wieku wyszczególnione. I każde pokolenie, tak jakby, ma swój styl życia, swoją modę. Każdy wiek też rządzi się swoimi prawami. I myślę, że naszą główną domeną życia będzie nawiązać ponowny kontakt z tą duchową częścią nas samych, ale nie na zasadzie dogmy i nie na zasadzie trzymania się przekonań, ale na zasadzie bezpośredniego duchowego doświadczenia i życia tym na co dzień. Potrzebujemy więcej osób takich duchowych, takich naprawdę duchowo rozwiniętych, którzy żyją tą duchowością. Niekoniecznie potrzebujemy więcej podręczników i książek, aczkolwiek myślę, że im więcej ludzie będą wiedzieć, tym lepiej. Ale i tak każdy zrozumie to po swojemu, tak? Więc nie ma tu też oczekiwać, co oczekiwać, żeby każdy był taki sam. I myślę, że to jest taka dosyć samotna ścieżka takiej wewnętrznej transformacji. Ja nie mam osobiście nic przeciwko tym przekonaniom, że jesteśmy jednym, że się jednoczymy, że się łączymy. Ale ja uważam trochę, że to jest takie zbyt idealistyczne podejście, wiecie? Nie chcę nikomu zabierać jego wizji życia. Bo tak, wszyscy jesteśmy jednym. Ale ta jedność potrzebuje również przejść przez takie różne etapy, takiej wewnętrznej dojrzałości, wewnętrznej indywidualizacji, wewnętrznego wglądu, wewnętrznej mądrości, tak jakby każdy musiał to sam w sobie znaleźć, ugruntowić, złapać. I wtedy to może tak w nas rozkwitnąć na polu indywidualności, tak jakby w każdym osobno. I wiecie, zajęło mi całkiem sporo czasu, żeby to zrozumieć. I czasami też łapię się na tym takim poczuciu, że moje życie powinno wyglądać tak jak życie innych ludzi, nie? Wciąż się na tym łapię. Czasami też łapię się na tym kompleksie mojego wieku, bo wiem, że wyglądam dosyć młodo i czasami zdarza mi się z tego powodu słuchać różne komentarze na swój temat. Chociaż staram się do tego nie przywiązywać. Tak samo staram się nie przywiązywać do liczby wyświetleń czy subskrypcji, ponieważ to niczym nie świadczy tak naprawdę, wiecie? Ja wiem, że ludzie też mają taką tendencję owczego pędu i pędzą za tym, co jest najbardziej popularne i najbardziej modne i jest największe, tak? I na YouTubie wygląda to tak, że im więcej masz subskrypcji, tym więcej masz subskrypcji. Po prostu im ktoś ma większy kanał, tym inni ludzie łatwiej go wynajdują i łatwiej go subskrybują. A jak ktoś ma mały kanał, to jest mniejsze prawdopodobieństwo, że ktoś cię znajdzie i ktoś ciebie nie subskrybował. Wiecie, taka psychologia, nie? Ale dla mnie osobiście to nie jest żadnym wyznacznikiem, nie wiem, poczucia wartości, czy pewności siebie, czy sukcesu. Aczkolwiek wiecie, no w życiu się nie oszukamy co do tego, że w pewien sposób ilość uwagi, tak, jaką ktoś uzyskuje,
buduje w jakimś sensie też jego tożsamość, czy jego ego, nie? I to też... No wiadomo, jak ktoś ma większą popularność, ktoś jest sławny, to jednocześnie jest mu trochę łatwiej w życiu. No nie ma co się oszukiwać, tak? Wiecie zresztą, o co chodzi. Wiecie? Chciałem tutaj przekazać wam coś wartościowego i chociaż chciałbym stworzyć tutaj jakiś jeden konkretny punkt, to wiem, że wy sami, po prostu słuchając moich słów, wybierzecie sobie z tego coś dla siebie i ja niekoniecznie mam nad tym kontrolę, co takiego dla was jest wartościowego. Chciałbym pomóc zarówno wam, jak i samemu sobie odnaleźć się w tym nowym świecie, bo mamy całkowicie nowy świat. Wszystko pędzi do przodu, technologia idzie do przodu, ciągła zmienność, chaotyczność, system staje się coraz bardziej kompleksowy, coraz trudniej nad wszystkim nadążyć, coś co jednego dnia jest nowe, za miesiąc jest już stare. I myślę, że wszyscy w pewnym sensie stoimy w takim, przed takim wyzwaniem, to jest takie wyzwanie dla nas wszystkich na współczesne czasy. To jest nawiązać ponowny kontakt z tą częścią nas samych, która nadaje temu wszystkiemu sens i znaczenie. Słyszę znowu dzwony kościoła. I myślę, że na tą chwilę tak widzę swoją rolę tutaj. Żeby pomóc wam i sobie jednocześnie uzupełnić swoje życie o tą zdolność do nadawania temu wszystkiemu sensu i znaczenia. Trzymajcie się ciepło. Do zobaczyska następnym razem. Miłego. Elo. Buźka. Zapomniałem dodać. Jestem przeogromnie wdzięczny wszystkim patronom. Wszystkim formom wsparcia z waszej strony. Czasem zapominam o tym, aby wam przypomnieć, jakie to jest dla mnie ważne, że wspieracie kanał i że jesteście. Bo w pewnym sensie to również buduje taką motywację dla mnie i pokazuje mi, że to, co robię, jest ważne nie tylko dla mnie, ale i dla was. To jest dla mnie, wiecie, taki dodatek, bo myślę, że bez względu na popularność i tak bym to robił. I tak bym tworzył. Dzięki wielkie.